Także uwaga, 3, 4. Pom, 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 pom. Życia nie umila, jak kiełbaska prosto z grilla. Wiwat, wiwat, ze trzy piwa, wtedy uczta jest prawdziwa. Spontanicznie każdy krzyczeć chce, niech nam żyje trzecia RP. Niech nam żyje trzecia RP. Ponoć jest to w dobrym tonie, by grillować na balkonie. Zanim sąsiad wezwie straż, na talerzu już coś masz. Nic tak życia nie umila, jak kiełbaska prosto z grilla. Wiwat, wiwat, ze trzy piwa, wtedy uczta jest prawdziwa. Spontanicznie każdy krzyczeć chce, niech nam żyje trzecia RP. Niech nam żyje trzecia RP. Pom, 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 pom. I nic tak życia nie umila, jak kiełbaska prosto z grilla. Wiwat, wiwat, ze trzy piwa, wtedy uczta jest prawdziwa. Proszę Państwa, żeby ta uczta była prawdziwa, to jeszcze by trzeba coś przygrillować. Żeby tu jeszcze można było przygrillować, no najlepiej tak. Można by przygrillować jeszcze tak. Karkówkę można przygrillować, boczek można przygrillować, można schab przygrillować, można przygrillować jeszcze kurczaka, można przygrillować lipę, no nie lipę, tylko rybę w woli można przygrillować. Można przygrillować coś dla wegetarian. Co jest dobre dla wegetarian? No, tak głośno gracie, to ja nie słyszę, co jest dobre dla wegetarian. Co jest? Rodziny? Pycha. No musi być z grilla pyszny. Ale najlepsza dla wegetarian, proszę Państwa, z grilla to jest brukiew. Brukiew z grilla to jest naprawdę, nic się do tego nie umywa. I tak jeszcze, no poza tym taki chleb grillowany to jest bardzo dobry. Takie jest potem takie czarne brążki, tak wygląda jak taka zebra. Co by tu jeszcze można przygrillować? A zasmażkę? Zasmażkę? Zasmażka się nie nadaje na grilla. Nic tak życia nie umila, jak kiełbaska prosto z grilla. Wiwat, wiwat, ze trzy piwa, wtedy uczta jest prawdziwa. Spontanicznie każdy krzyczeć chce, niech nam żyje trzecia RP.